Hej, cześć, siemanko przyjaciele, wielki dzień nastał, albowiem na naszych ekranach update związany z Kopenhagą. Wiedzieliśmy, że coś takiego będzie miało miejsce, ale nie oszukujmy się, każdy z nas czekał, więc zostaw w końcu łapkę w górę, a my lecimy z koksem. Update z dniem 14 marca 2024. Możemy tutaj zobaczyć, że m.in. jest to wprowadzony Major Hub, co już za chwileczkę wam oczywiście pokażę. Dostaliśmy Viewer Passa, co również wam oczywiście pokażę. I coś, co jest bardzo, bardzo ciekawe, czyli każdy gracz, który posiada status Prime, może tak naprawdę wziąć udział w pikemie totalnie za friko. Co jest, myślę, że miłe, przyjemne i takim dość ciekawym wyciągnięciem dłoni ze strony Valve. Dodatkowo jakaś tutaj pierdoła, więc na nią się spuszczać nie będę i pośpiesznie wam tylko chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, na markecie jeszcze nie ma żadnych przedmiotów związanych z Kopenhagą, aczkolwiek market już reaguje, o tym sobie powiemy w dalszej części materiału. Game Follower opodatkował, to jeszcze nie, ale opublikował bardzo dużo ciekawych linków. My już przechodzimy oczywiście do CS-a, gdzie możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, czemu jestem na ekwipunku, nie jest to w żaden sposób szpan, chyba nawet tam nie ma czym szpanować. Tak czy siak, jak możesz zobaczyć, mamy tutaj coś takiego, mniej więcej postaram się wam jeszcze to lepiej pokazać. O, właśnie może w ten sposób. I możemy zobaczyć, że tutaj ma miejsce coś takiego. Wybaczcie małe lagi, aczkolwiek tutaj po prostu zdalnie na komputerze jestem, dlaczego się pewnie domyślacie. Tak czy siak, tak wygląda ten właśnie cały hub. Możemy tutaj zobaczyć, że jest to przepustka, którą możemy nabyć za 42 zł/75. Myślę, że tak na dobrą sprawę i jedna i druga nie jest taką głupią opcją inwestycyjną, o czym już tak na dobrą sprawę co możemy pozobaczyć na podstawie wcześniejszych wydarzeń tego to właśnie typu. I warto nam powiedzieć, że być może nie teraz jeszcze, ale w przyszłości zobaczymy, jakie będą supply'e tego i być może jedną właśnie z tych opcji się gdzieś tam skuszę. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase. Szansa na Owla, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również Battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIAKO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Coś, co warto nam również powiedzieć, to to, że oczywiście mamy tutaj wyzwania, które tak na tą sprawę można zrobić, spełniając oczywiście tego pikama. Już teraz możemy sobie coś tutaj właśnie w ten sposób wyznaczać. Bardzo ładnie to wygląda. W sumie muszę przyznać, że tak troszeczkę bardzo, bardzo świeżo to wygląda w porównaniu poprzednich właśnie tych hubów, które te miały miejsce. Oczywiście ja tego nie robię w żaden sposób, teraz jakoś analizuję, po prostu daję randomowe drużyny, żebyście zobaczyli, jak to w jaki sposób to wygląda. No i oczywiście, kiedy 10 razy sobie pikniecie, no tutaj możecie to wszystko potwierdzić. Macie oczywiście listę waszych znajomych, którzy już coś takiego uczynili. Infi oczywiście klasyczny no life w CS-a, to chciałem powiedzieć. Kolejna faza to oczywiście tutaj mamy jeszcze ją zablokowaną, z tego podróżu po prostu na nią będziemy czekać i możemy zobaczyć, że pick any finished match below and purchase a souvenir from that match for 20 zł. Czyli możemy zobaczyć, że za 12 zł będzie można sobie kupić właśnie souvenir package z takiego to właśnie meczu. Coś, co jest myślę, że już poniekąd znane i tutaj nic szczególnego nie ma. Coś, co warto nam również powiedzieć, to to, że jeżeli sobie wejdziemy oczywiście w sklep, to zobaczymy tutaj właśnie Copenhagen 2024 i możemy zobaczyć, że już jest viewer pass oraz są jeszcze 3 sloty z pytajnikami. Więc jakby na to nie patrzeć, wskazuje wszystko na niebie i na ziemi, że coś takiego się pojawi i na chwilę obecnie mamy tylko i wyłącznie pasa, a już za niedługo powinno coś takiego się tutaj więcej pojawić. Więc jeżeli chodzi o samego CS-a, to tak na dobrą sprawę tyle, co otrzymaliśmy w samej grze, co już możemy zobaczyć teraz. To co miałem, to wam przeczytałem. Natomiast teraz przejdźmy sobie do leaków, gdyż Gabe Follower tutaj nie próżnował. Warto sobie powiedzieć, że na początku oczywiście to jak wygląda, to widzieliśmy przed chwilą, jak wyglądają te właśnie medale, możemy sobie tutaj zobaczyć jeszcze na pełnym ekranie, jeżeli internet mi na to pozwoli. Tak to się prezentuje. Myślę, że ładnie, spoko, tutaj tak na dobrą sprawę nie ma nic turbo niesamowitego, turbo ciekawego. Swoją drogą ciekawe to jest wieża z Kopenhagi. Ciekawe, że akurat tą wieżę z Kopenhagi wybrali, tak mnie to właśnie zaciekawiło. Tutaj mamy również różne tiery tych to właśnie medali, jak to możemy zobaczyć. Tak to się prezentuje. Według mnie ładnie, ja się nigdy jakoś bardzo nad tymi właśnie nie spuszcza medalami. O, diamentowy bardzo ładnie, trzeba to akurat przyznać. Aczkolwiek wiem, że wielu z was to interesuje. Co ciekawe, również w plikach gry odnaleziono nową animację otwierania souvenir package. Na chwilę obecnie czegoś takiego nie było. Nie jest jakaś wielka zmiana, aczkolwiek mam wrażenie, że znajdzie się jakiś streamer, który będzie otwierał właśnie te souvenir package, tylko dlatego, że jest zajebista animacja, tylko dlatego, że o Boże, to jest coś nowego, coś ciekawego i tak dalej. I następnie mamy leaky naklejek. To jeszcze w żaden sposób w CS-ie nie zostało potwierdzone, ani nigdzie indziej. Aczkolwiek Gabe Follower to jest taka osobistość, której akurat jestem w stanie zauważyć. To chyba jedyna osoba, której leaky mogę powiedzieć, że faktycznie coś takiego mogłoby się wydarzyć, że nie jest to do końca taki koncept i tak dalej. I tak się to prezentuje. Są to naklejki bez tła, na co już reaguje market, co oczywiście za sekundę wam pokażę. Tak ma się prezentować złota naklejka, tak się ma prezentować kolejna. Tutaj mamy oczywiście jeszcze tak zwane holosy i możemy tutaj zobaczyć sobie jeszcze chociażby wie tu sprawę. Więc tak to wygląda. Tutaj mamy wszystkie jakby pokazane te stany. Warto myślę, że sobie na to popatrzeć.
patrzeć. Oczywiście mamy klasyczny podział na glitery, holosy oraz złote, no i na początku jeszcze zwykły papier, więc warto sobie po prostu o tym wiedzieć, warto to sobie powiedzieć. O tej naklejce mówiłem, ona może być dość ciekawa, dość interesująca, ale to może temat na coś innego. Tak czy siak, wchodząc sobie oczywiście na market, oczywiście tutaj mamy market, warto sobie powiedzieć, że już na to reagują starsze kapsułki, między innymi Paryż, między innymi Sztokholm. Paryż w dniu dzisiejszym przebił tą barierę jednej złotówki, czyli oficjalnie jest tańsze niż na promocji, co myślę, że wielu z was kojarzy, bo nie zaskakuje po tym, że te naklejki są bez tła. No możemy zobaczyć, spadek jest gigantyczny, wielokrotnie porównywałem to, co się stało między innymi ze Sztokholmem i z Antwerpem w momencie wejścia Paryża i teraz możemy zobaczyć, że Paryż dostał mniej więcej coś takiego. Także warto sobie o tym wiedzieć, warto o tym powiedzieć, że jeżeli chodzi o kapsułki, no to spadło. I teraz z jednej strony jak spadło, to niektórzy płaczą, a niektórzy być może mogą to w jakiś sposób wykorzystać. Być może właśnie kupno ów przedmiotów nie jest teraz głupią opcją. Być może będą jeszcze lepsze momenty, by coś takiego właśnie zakupić, ale o tym postaram się powiedzieć już przy okazji kolejnego filmu. Muszę przyznać, że na chwilę obecną prezentuje się to dość ciekawie, dość ładnie, dość naprawdę interesująco i zobaczymy, jak to się rozwinie z czasem. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podobało, trzymaj się, strzała!